Dzieci, które tu trafiają, często przeszły przez rodzinne piekło. Decyzja o tym, żeby umieścić je w domu dziecka, nie jest łatwa. Może ją jedynie usprawiedliwić fakt, że tu odnajdą spokój, warunki do nauki i ludzi, którzy będą potrafili wyprostować psychiczną traumę. Tymczasem za tymi murami dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Nie potrafisz tylko niszczyć, potrafisz tylko żądać, jesteś wiecznie niezadowolony. A co masz do tego? Po co masz do tego? Gówno masz, nic nie masz do tego. A tutaj masz wszystko. Jak ktoś do ciebie wyciąga rękę i z pomocą wyplujesz twarz. Tak jest. Jesteś obrzydliwy po prostu. Obrzydliwy. W zakopiańskim domu dziecka w taki właśnie sposób wychowawcy rozmawiają ze swoimi podopiecznymi. W czasie tej, jak i wielu innych rozmów, padają często pogróżki o karze cielesnej. To jedno z nagrań, jakie trafiły do dziennikarki Tygodnika Podhalańskiego. Chciałam rozmawiać albo z panią dyrektor, albo z zastępcą. Pani dyrektor, znowu napisz. Rozmawiam pan z panem Radosławem? Tak. Moglibyśmy zająć chwilkę? Piszę artykuł na temat domu dziecka, sytuacji i chciałam zadać kilka pytań. Ja nie jestem położony, to będzie zadać czasu. A czy, bo też są tam zarzuty, mam nagrania, na których jest pana rozmowa z wychowankiem, czy przynajmniej... Znaczy ja nie jestem położony do udzielania informacji prasie. Także z tego co wiem, pani dyrektor zwracała się z prośbą o pytania mailowe. Ale też chciałam z panem porozmawiać, bo... Ja nie udzielam żadnych informacji. Dobrze, to dziękuję w takim razie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Sygnały o tym, że w domu dziecka w Zakopanem źle się dzieje, docierały do mnie już od jakiegoś czasu. Ostatnio jednak ilość tych historii się trochę nasiliła i postanowiłam się bliżej przyjrzeć temu, co się tam dzieje. Rozmawiałam i z wychowankami, i z wychowawcami obecnymi, i tymi, którzy odeszli. Próbuję też rozmawiać z dyrekcją, jak Państwo przed chwilą widzieli, nie za bardzo mi się to udaje. Zostaje mi droga mailowa. I to, co przez ten miesiąc teraz już takiej intensywnej pracy wychodzi, no troszeczkę mnie przeraża. Karanie za rzeczy, których nie zrobiły, język pogardy, język poniżania, podejmowanie decyzji o ważnych dla nich rzeczach bez ich wiedzy. No mogłabym tak długo mówić, odsyłam do artykułu, który się ukaże w Tygodniku Podhalańskim, gdzie to będzie dokładnie opisane.